In lane three, Poland's Natalia Madej and Magdalena Fulacik. Are the new European champions in the women's double sculls ahead of Lithuania. New combination here from Poland in lane three, stroked by Monika Czuczyk. To retain the bronze medal for the women's quadruple sculls, so an incredible race. Polki zawsze bardzo mocno rozpoczynają. Najwyższą prędkość i to jest dobry moment, żeby się oderwać od pozostałych osad, od tych, które mogą powalczyć z nimi o medal. Magdalena Fulacik-Kozłowska i Natalia Madej, wicemistrzynie świata na rok 2014. Tego tytułu nikt już im nie odbierze. Takie połączenie zawodników Poznań i Poznań, AZS-u AWF Gdańsk, Energii Toruń, Lotto Bydgoski, AZS-u Gorzów, WTW Warszawa, Wisły Grudziądz, Zawiszy Bydgoszcz.
mocne tempo, 40 uderzeń, tylko Niemcy i Polacy. Pytanie tylko, czy wytrzymamy takie tempo. Wierzę w to, że tak się stanie. Polskiej ósemki kategorii Open na Mistrzostwach Świata. Ale to jest też dowód na to, że jak się buduje z pełną odpowiedzialnością ósemka już w ubiegłym roku, już w tym roku jest wreszcie medal.